takiej imprezy w Polsce jeszcze nie było. Święto z ponad 180-letnią tradycją trafiło zza zachodniej granicy do Włodzisławia Śląskiego. Bardzo cieszę się, że jest to oryginalny Oktoberfest, bo pierwszy raz w Polsce mamy okazję pić dokładnie to piwo, które pijemy w Monachium. I piwo lało się tutaj strumieniami. Pierwszą beczkę, jak tradycja nakazuje, odszpuntował prezydent miasta. Odszpuntowaniu pierwszej beczki zawsze towarzyszy wielkie napięcie związane z liczbą uderzeń. Im ich mniej, tym lepiej. Rekordziście były potrzebne dwa uderzenia. Mieczysław Kieca był bliski tego wyniku. Pierwszy raz w życiu otwierałem beczkę piwa, jeszcze tym bardziej na pierwszym włodzisławskim Oktoberfeście. Był duży stres, miłe zaskoczenie, że trzy razy. Raz, dwa, trzy, na zdrowie! Odszpuntowanie pierwszej beczki oficjalnie rozpoczęło dwudniowy Oktoberfest. Bawarski klimat hucznego świętowania można było wyczuć na Trzech Wzgórzach, to bowiem właśnie tutaj przez dwa dni trwało biesiadowanie w iście bawarskim stylu. Włodzisławski Oktoberfest to pierwszy w Polsce Oktoberfest zorganizowany na oryginalnej monachijskiej marce. Miało być jak w Monachium i jak potwierdzają ci, którzy na dożynkach chmielnych byli właśnie w Bawarii, Włodzisław Śląski stanął na wysokości zadania. No tak, klimat jest porównywalny z tym bawarskim, obsługa jest ładnie, dobrze wystrojona, no namiot też, ławki są gęsto opakowane i smak piwa ten sam. Tak, byłamy na Oktoberfeście w Monachium kilka lat temu, dzisiaj przyjechaliśmy porównać imprezę, na pewno tutaj troszeczkę mniej jest miłośników piwa. Można było wypić dobre piwo, można było dobrze zjeść, pośpiewać, potańczyć, nie brakowało też bawarskiej muzyki. Przyjechaliśmy z Zabrza, to jest kawałek drogi, także, ale fajnie jest. To tak jak na dożynkach, też takie biesiady są prowadzone, że jest bardzo fajnie. Jest zabawa, piosenki wesołe, no i taniec. Na razie tego tańca nie ma, ale czekam, kiedy będzie ten taniec, bo ja uwielbiam tańczyć. Ja myślę, najbardziej zabawa chyba chodzi o to. Zabawa, zabawa i jeszcze raz zabawa, nie? Bawić się do całego, nie? Piwo to jest chyba dodatek do tej imprezy. Super, super, super! Integrują się mieszkańcy i tak dalej. To jest fajna sprawa, to jest. Ludzie się bardziej poznają. Bardzo ładne, pierwszy raz jesteśmy na takim, orkiestra ładna, do klimatu, nie? No jest bardzo ładnie, bardzo fajnie, podoba mi się. Coś nowego znowu w Włodzisławiu, prawda? Zabawa, przede wszystkim fajny zespół gra, lubimy te śląskie zespoły, lubimy i tak jeździmy to po dożynkach, to na, gdzie tylko śląskie zespoły grają, to my są. No, impreza jest udana, jest bardzo ładnie, przyjemnie i dużo gości. W
dobrze jest. Bardzo się podoba, fajnie. Chwalą sobie państwo? Zadowoleni. Nawet my się nie spodziewali, że tak będzie pięknie i przyjemnie uroczyście. I tyle ludzi, co przybywa, coraz więcej. Bardzo fajne, bardzo. Zespół, który akurat lubię, bo po prostu bardzo lubię, więc przyjechałam tu zobaczyć, jak będzie, ale bardzo fajnie. Super, super. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. A my tak dalej, jak pierwszy się uda, to będzie dalej. Dobrze, też dobrze. Czuję się wspaniale. Powiem szczerze, pogoda aura nie sprzyja, a atmosfera jest na poziomie, piwo dobre golono, kalorie już pomału spalam, jest przyjemnie, naprawdę podoba mi się. Musimy popróbować wszystkiego, nie? No, na razie dopiero zaczynam, nie? A co będzie potem, to nie wiem. Byli też i tacy, którym jednak czegoś brakowało. No impreza jest fajna, ale jest za mało tych takich bawarskich dziewczyn, takie co mają. Namiot, w którym Oktoberfest przez 2 dni trwał od rana do wieczora, pękał w szwach. Jak podkreślali sami uczestnicy, takich imprez trzeba więcej. Jak mówili, głównej roli nie gra tutaj żaden trunek, ale integracja. Szyb z górza powinni zintegrować mieszkańców Bolesławia. Tym bardziej tutaj nad osiedlu, nie? Blokowiska, ludzie niekiedy mieszkają w jednym bloku, ani się nie znają. Nie? A to jest takie miejsce, które integruje. Nie? Spotkanie z przyjaciółmi, kochamy się i brakowało nam tego miejsca tutaj. Cieszymy się bardzo, że zostaniesz mą królewną. Śpiewom i wspólnemu biesiadowaniu nie było końca, a 2 dni przeminęły w błyskawicznym tempie. Takich imprez powinno być więcej. Moim zdaniem powinno być więcej. Proszę bardzo, oddaję głos innym. Mam nadzieję, że to jest pierwsza i nie ostatnia impreza w Bolesławiu. No myślimy, że co rok teraz będzie. I no, żeby była pogoda. A nam dopisze, na drugi rok już będzie pogoda. Pogody organizatorzy nie gwarantują, ale kolejną taką imprezę już tak. Uwaga! Hoj!